Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj ze mną Pani Agnieszka i spotykamy się na Zoomie, spotykamy się w internetach, tak jak zresztą i całe NCO obecnie. Zapraszam do rozmowy. Dzień dobry Pani Agnieszko. Pani Agnieszko, no to tak od końca. Na Zoomie, w internetach nasza rozmowa i tak nasze zajęcia obecnie wyglądają. Całe NCO w związku z epidemią, w związku z pandemią przeniosło się do online. No jak w tych online'ach? Bo to już, to już kolejny tydzień, kilkanaście tygodni. No według mnie jest super. Mi się od razu bardzo spodobało, że te zajęcia wcale nie wyglądają jakoś specjalnie inaczej. Tak naprawdę używamy bardzo podobnych materiałów. Nasze wydawnictwa zaopatrzyły nas jednak w super oprogramowanie, które się też bardzo podoba. Także uczniowie, którzy pracowali z podręcznikami, mogą sobie dalej kontynuować tą naukę. No i internet jest ogromną bazą wszelakich materiałów, czy to gier, czy jakichś zabaw słownych, czy generatorów pytań. Także jest mnóstwo rzeczy, których możemy używać w internecie. I ta komunikacja myślę, że wcale nie różni się jakoś od tej w sali. Czyli my się widzimy na Zoomie, my się słyszymy, to są takie lekcje jak no w czasie rzeczywistym, jak na żywo i jeszcze da się w coś zagrać i ten element rywalizacji w tych naszych małych grupach gdzieś tam nie zginął. Sama aplikacja ma mnóstwo możliwości. Mnie urzekło to share whiteboard, że my możemy udostępnić tablicę, zapisać jak się coś wymawia, zapisać przykład, coś pokazać, wytłumaczyć. Po czym przestać udostępniać i wrócić i z powrotem widać lektora, widać całą grupę, albo tą grę udostępnić. Co tam jeszcze się da? No, wszystko. I czy to zagrać w kalambury, czy każdy sobie własną kartę otwiera i na przykład moje ulubione tabu gramy. Każdy ma swoje karty. Czy na przykład na komórce, a potem sobie pokażemy tą kartę wszyscy również do kamerki i widzimy kto, komu jak poszło. Także wszystko się da, naprawdę. Nie ma większych problemów i myślę, że wszystkim się też podoba. To, że nie muszą docierać do naszej szkoły, wystarczy, że usiądą po kawce czy po śniadaniu i już jesteśmy. Mhm. Ja jestem tym zachwycona, jak wszyscy. Dzieci to w ogóle chyba tak, nie muszę powiedzieć, że to jest takie dla nich już naturalne, że nam się to wydawało, a... Wszyscy od razu tak szybko przeszli w ten system i się tak szybko przyzwyczaili. Myślę, że nie było większych problemów. Każdy od razu ogarnął, o co chodzi, jak to wygląda. Poznał chyba funkcje wszystkie naokoło i to była chwila. Po pandemii te internetowe kursy, takie kursy w czasie rzeczywistym, kiedy się spotykamy z grupą, z lektorem, to ma sens? Myślę, że to ma sens, szczególnie w tych czasach. I myślę, że chętnie wszystkie tu zostaniemy, nawet jak rozmawiałam z innymi paniami lektorkami. Chyba wszystkim się to mniej więcej podoba. I myślę, że dla niektórych uczniów może być to sporą korzyścią. Także myślę, że niektórzy również bardzo by chętnie chcieli zostać i my. Nawet jak będzie można wrócić stacjonarnie, tak. Bo dojazd, bo czas, bo jest na przykład mnóstwo uczniów, teraz ja widzę też taką, którzy po prostu nam powyjeżdżali, są uczniowie, którzy chodzili do nas na lekcje, realizowali kursy, żeby wyjechać za granicę. I teraz z tej zagranicy oni wrócili do nauki na przykład angielskiego po wyjeździe do Niemiec. W ogóle, no tak, to już teraz nie ma takich barier dzięki internetowi. I uczniowie nie muszą być miejscowi. Możemy mieć uczniów z przeróżnych wsi czy miast, które nie są koniecznie położone blisko Bochni. Widzi Pani przez te lata, u których uczniów najbardziej widać postęp? Na co powinni zwrócić uwagę? Czego pilnować? I co się przełoży na ich sukces w nauce języka? Myślę, że przede wszystkim taka regularność. Tak jak Pani wcześniej wspomniała, mieć non-stop kontakt z językiem, nie robić sobie przerw, być cały czas, czy to z nami, ale też w domu z angielskim, myślę, w jakikolwiek sposób. Czy to, nie wiem, obejrzeć serial na Netflixie z napisami, czy w ogóle po angielsku, czy, nie wiem, posłuchać sobie na chwilę jakiejś audycji, gdzie młodzież spędza dużo czasu na YouTube. Mają swoich ulubionych YouTuberów i nieraz po angielsku słuchają i wiem, czy mi mówią, że bardzo często sobie słuchają na YouTube po angielsku.
Także myślę, że to jest takim kluczem do sukcesu. I od samego początku gdzieś mieć ten kontakt z angielskim, również jako maluszki, jakoś tam dopasowywać te treści. Bo YouTube to ogólnie jest kopalnia wiedzy i dla dzieci, i dla dorosłych. I dla nas, tak, i dla nas, kiedy szukamy materiałów, no bo przy lekcji raz w tygodniu, nawet dwa razy w tygodniu, to jest za długo, prawda? To jest dla głowy, a już nie mówię wakacje. No wiem, po wakacjach troszkę wietrzeje wszystko w głowie, ale myślę, że... Szczególnie nasi uczniowie, którzy chodzą tutaj już od lat, są już tak nauczeni tego, są już tak przyzwyczajeni do tego angielskiego, że no zupełnie, całkowicie widać różnicę pomiędzy uczniami, którzy chodzą już do nas od lat, a takimi, którzy przyjdą po raz pierwszy. No to jeszcze, ja tak zapytam. Na pewno widać różnicę, tak jak pani mówi, że ktoś już jest nauczony tej pracy, tej samodyscypliny, bo widzi, chodząc do nas przez dłuższy czas, patrząc i na zajęcia, i na tych w grupie. Ta grupa się przekłada? Czy to są indywidualne lekcje? Czy to jest grupa 10 osób? Czy to robi różnicę? Znacząco. Właśnie... Plusem u nas jest chyba, są te małe grupki, szczególnie dlatego, że podczas takiej lekcji nie mamy kogoś, kto będzie gdzieś na drugim planie, kto ewentualnie może się nie odezwać całą lekcję, tylko siedzimy sobie przy jednym stole i ta interakcja pomiędzy nami jest czasami jak zwykła rozmowa, jak zwykłe takie spotkanie. No i super jest to też dla dzieci, mieć małą grupkę, ale jednak grupkę, najlepiej jest jednak, myślę, na grupie pracować, szczególnie z młodszymi, gdzie możemy sobie gdzieś usiąść, coś zagrać, także myślę, że zawsze grupi. Nie wiem, czy się pani zgodzi. Mi się wydaje, że takie korki, takie korepetycje, że to dzieci rozleniwia. Że to uczy takiej, tak w dłuższej perspektywie, że to uczy dziecko, że czyli jest na angielskim odrabiamy do szkoły, w szkole mamy piątkę, bo jesteśmy dwie lekcje do przodu, po czym zdaje się maturę, i nie umie powiedzieć na drodze Anglikowi, jak dojść do dworca. Tak, dokładnie. Też mam doświadczenie z takimi lekcjami indywidualnymi, gdy ktoś, powiedzmy, chciał coś nadrobić pod szkołę, czy poćwiczyć pod egzaminy, czy testy, które ich czekają. I faktycznie jest to troszkę nie dość, że monotonne, ponieważ ćwiczymy jednak jedną jakby funkcję języka, na przykład tą gramatykę. Z czym później się faktycznie po latach okazuje, że no może w tym zakresie jest wszystko okej, ale na przykład z takimi funkcjami komunikacyjnymi troszkę też było zaniedbane, powiedzmy. A w grupach bardziej komunikują się ze sobą uczniowie. Niektórzy muszą, czy czują, że muszą troszkę nadążyć za innymi. Grupy są z początku kimś obcym zupełnie dla nich, z czasem pewnie już się bardziej zaznajmią ze sobą czy przyjaźnią. Mhm. Ale tak, całkiem nowe środowisko od razu wchodzą i muszą z nimi rozmawiać, nie tylko z tym nauczycielem, ale też ze sobą nawzajem. I właśnie myślę, że uczy to ich takiej umiejętności konwersacji też w obcym języku, żeby faktycznie gdzieś później w pracy, gdy kogoś nowego poznają, czy muszą kogoś przypytać, czy być w delegacji, czy na wakacjach, rozmawiać z zupełnie kimś innym, kto też nie zawsze będzie idealnym z języka angielskiego. Nie zawsze będzie mówił płynnie po angielsku, czasami trzeba się więcej namęczyć, bo również tamta osoba średnio mówi. Tak, myślę, że przede wszystkim rozmawiać z wieloma osobami, nawet jakby się te grupy kiedyś pomieszały ze sobą, może czasami to jest nawet na plus. Tak, jak ktoś przyjdzie sobie odpracować zajęcia. Ja namawiam do tego, no szkoda, żeby to przepadało, żeby z inną grupą wskoczyć. No dokładnie, bo... No to jest czasem trudne, jak już ktoś się nauczy mówić po angielsku, a potem spotyka kogoś, kto po angielsku mówi słabo. No i tutaj ja piękną angielszczyzną nie dogadam się z lokalsem, prawda? Z kimś, kto tam mieszka i ten angielski tak. Czyli jednak to daje taką elastyczność. Jak to, ja tak widzę, jak to poszerza całe horyzonty w nauce. No. To chyba na takie właśnie zajęcia zapraszamy. Zarówno w przyszłym roku, jak i w wakacje, bo tak jak wspomniałyśmy, dwa miesiące przerwy no trochę przewietrzają szare komórki i no i
No i później trzeba powtarzać, trzeba wyruszać z takiego małego regresu, więc zapraszamy. Zapraszamy także do pani Agnieszki na kursy wakacyjne i dla dorosłych, i dla młodzieży. I myślimy też, bo dzwonią rodzice, pytają o takie rzeczy, o takie kursy, no po całej tej pandemii, żeby dzieciaki mogły też coś się rozgadać, coś powiedzieć. Zapraszamy. Pani Agnieszko, dziękuję serdecznie za rozmowę, za te wszystkie cenne wskazówki dla uczniów. Wydaje mi się, że to są bardzo dobre rady. Jak najbardziej namawiam do skorzystania. I zapraszam wkrótce. Do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.